Byłem już w wielu opuszczonych miejscach, opuszczonych domach, fortach, nawet podziemnej bazie kontrwywiadu. Ale jedno miejsce już za dnia potrafiło wzbudzić grozę. Więc co, gdyby przejechać tu nocą? Tak więc wraz z moim kumplem Alkiem wybraliśmy się nocą do opuszczonego, nawiedzonego szpitala psychiatrycznego Zofiówka. Krążą legendy, że to miejsce jest nawiedzone i przeklęte. Ponoć nocą słychać tutaj przeraźliwe krzyki, jęki, a nawet demoniczne chichoty. Przyjrzyj się, jaki wydeptany pentagram. Cóż, jakieś krzyki, takie jako ciche, stłumione. Albo kurde woda, albo kruki słyszałem. To było. Przyszłej! Ej. Tej nocy sprawdzimy to na własnej skórze. No, powiem wam widzowie, że morale mam wyjątkowo słabe. Zapowiada się ciekawie chociaż. Nie, serio, a słuchaj, ja ci powiem, że nie pamiętam takiego miejsca, gdzie taki człowiek niepokuje. Tak? Wchodząc już jak tutaj. Atmosfera niesamowita, słuchajcie. Nie wiedziałem, że aż tak będzie. Totalnie nie. Nawet jak tu szliśmy, to czułem się lepiej. Więc jeśli mamy, powiedzmy, sprawdzić, czy nas coś tu będzie, że tak powiem, spotykać, to pierwsze, że tak powiem, objawy mamy, w sensie dziwny niepokój. No ale to wiesz co, to też jest spowodowane tym, że jest ciemno, jest deszcz i takie miejsce po prostu no, normalne uczucie, moim zdaniem. No masz rację, ale to mimo wszystko, wiesz, suma summarum wychodzi to na znacznie cięższe miejsce niż myślałem. Mimo, że wiecie, już tutaj nie jest na pierwszy raz, no, ale dotychczas byłem tylko za dnia to tutaj jest naprawdę wręcz bardziej ładnie niż strasznie. Krążą legendy, iż ponoć w tym miejscu wariuje elektronika. Latarki i kamery samoistnie się wyłączają, baterie szybciej zużywają, a mikrofony rejestrują dziwne dźwięki. I w tym momencie sami tego doświadczyliśmy. Wchodzimy na górę? Tak, tak. Nie wiem, czy to wy usłyszycie w ogóle. W sensie my tak kątem ucha, co nie usłyszeliśmy. Wchodzimy na górę? Tak, tak. Świetny przewiew wiatru był przez budynek. Słyszycie teraz nas z mikrofonu, kamerka właśnie się wyłączyła, ale dobra. Lecz to nie wszystko. Jak się okazało, dopiero w postprodukcji, zaraz po włączeniu kamerki, mikrofon zarejestrował dźwięk, którego na żywo nie słyszeliśmy. Sami posłuchajcie. Kamerka właśnie się wyłączyła. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć tego racjonalnie. Szczególnie, że mikrofon Alka praktycznie tego nie wyłapał. Kamerka właśnie się wyłączyła. Co ty gadasz? Dziwny splot wydarzeń, wyobraźnia, czy może jednak coś jest na rzecz? Naraz tak dużo dziwnych sytuacji, dziwny świst w tyle, padająca kamerka i zagadkowy głos w dyktafonie. Dobra, mamy obraz z powrotem, ale dziwnie się zaczyna dziać naprawdę, bo ona teoretycznie powinna się chwilę popracować, zanim się przegrzeje, o ile w ogóle o tej porze roku przy takiej temperaturze, około 7 stopni. Jesteśmy na pierwszym piętrze, skąd mamy właśnie widok na tutaj nasze miejsce startu. Czyli co, pierwsze jakieś dziwne zdarzenia, powiedzmy, no to ta kamerka, no i ogólny niepokój. No i ten fajny przewiew, co nie? Chwilę przed wyłączeniem kamerki. Takie świszczenie, nie umiem tego nawet powtórzyć. Nie pamiętam, kiedy było takimi emocjami cokolwiek eksplorowaliśmy. Nawet jak wiecie, byłem w tym opuszczonym domu, którym wam się wyświetlił. Nawet tam się czułem lepiej, mimo że no, byłem sam. Ponoć tu właśnie w nocy dzieją się tu niewytłumaczalne zjawiska, jak na przykład jęki, krzyki i inne przerażające odgłosy, które zdarzyło nam się już doświadczyć. Mają one pochodzić od duchów osób, które tu zginęły, bowiem to miejsce skrywa bardzo przerażającą historię, o której opowiem wam niebawem. To się podjechała dokładnie policja? Ale bez światła podjechali. Chodź. Ignorujemy, chyba duchy nie mają auta. Jesteśmy już, słuchajcie, w drodze do drugiego, większego, nowszego obiektu. Zobaczymy tam, jak będziemy się czuć w sumie. Bo szczerze, jak na początku robiliśmy skan, powiedzmy, czy nikogo nie ma, tutaj nie wiem, czy się nie czułem gorzej. A to auto, które podjechało z włączonym silnikiem, włączonymi światłami, trochę dziwne. No. Albo wiem, postawmy się na ich miejscu, jak my tutaj właśnie ten skan, o którym mówiłem, robiliśmy. Więc pewnie też robili taki obchód jak my najpierw i sprawdzali, czy tylko nikogo nie ma, dlatego się pewnie po ciemaku. Mamy ten drugi budynek, słuchajcie. Wejście do tej słynnej piwnicy, ale ją zostawimy jako finał, jako najmroczniejsze miejsce. I tu mamy tą część, która jest bardziej rozpoznawalna, jeśli chodzi o pomieszczenia. A jak się obecnie czujesz? Spoko. Szczerze, właśnie podchody są najgorsze. Tak jak mówiłem, że na początku się czuliśmy gorzej, to jak w końcu się przełamaliśmy i weszliśmy, no to już chyba właśnie z górki, mam wrażenie. Nie świeci tutaj, poczekaj. Ale jakieś, nie wiem, zwiaty robi w odcinku. Goście faktycznie wyszli chyba z samochodu. Po górze chodzą i tam i patrzą. Ale, chodzi ma.
jest trochę dziwne. Ale do środka będą wchodzić, bo tam zaglądają przez okno. Urbexy też? Chyba tak. Ale światło mają, proszę. Tak, mają. Dosyć mocno tą latarę mają. To spoko, bo mówiłem teraz, że do widzów, które świateł wychodzili i śmigali, więc to było trochę dziwne. Przyszła już pora, aby podzielić się z wami mroczną historią tego miejsca, którą być może już znacie. W okresie II wojny światowej Niemcy przejmują ten obiekt, a w Zofiówce zapanowuje głód i straszne warunki. To wtedy rozpoczęły się tu straszne wydarzenia, z których sunie to miejsce i po których prawdopodobnie stało się aktywne paranormalnie. Niemcy realizują swój bestialski program T4. Jego założeniem było odciążenie budżetu państwa poprzez likwidację psychicznie chorych ludzi. W wyniku tego zamordowano tu ponad 100 osób. Na dodatek samobójstwo popełniło nawet kilku tutejszych lekarzy wraz z dyrektorem obiektu. Idziemy na górę od razu, czy idziemy przez stołówkę? Przez stołówkę chyba najpierw zobaczymy, czy tam będzie jakoś dziwnie. Dużo wody jest, wiesz? A, właśnie widzę. Coś. Nie, nie słyszałem. Czyli to może to woda być, wiesz? Mamy to pierwsze bardzo charakterystyczne miejsce, ten korytarz przed stołówką. Poczekaj. Woda chyba tam zerobi, ale to kurde, to złudzenie, jakieś mlaskanie, jakieś jęczenie częściowo nawet, bym powiedział. Tak, co chwilę się odwracamy, jakby slender za nami chodzi. Nie, ja po prostu chcę oświetlić z tyłu, no nie? Co jakiś czas na wszelkiego ktoś nie chciał nam podejść, bo jesteśmy na widoku mocno, przypominam ci. Mocno, ale kurde, tu jest... O kurde, zobaczcie to, ta jadalnia cała, jak mrocznie wygląda. Niesamowicie wygląda. Po wojnie obiekt był w dalszym ciągu użytkowany. Do połowy lat 80. leczono tutaj gruźlicę, początkowo przyjmując tylko młodzież, a dopiero później dorosłych. Co ciekawe, od 85. roku ponownie leczono tutaj psychicznie chorych, lecz głównie dzieci. W końcu w 1998 roku obiekt stał się opuszczony. Tutaj były właśnie wydawane posiłki prawdopodobnie. Myślę, że na pewno wręcz. Jezu, jaka schiza. Ja myślałem, że ty za mną poszedłeś, się odwracam, tak ktoś stoi, a to ty jeszcze. O Boże. Teraz słyszałem takie pisknięcie kogoś, miałem wrażenie. Zarąbiste jest to. Tutaj więc teraz będzie, pamiętam to z dnia, jakie to mroczne pomieszczenie jest. No właśnie to. Ciekawostka, odkąd weszliśmy tutaj, to po prostu cały efekt tego chłodu, co miałem na sobie, no nie, z zewnątrz, znikł. Jest teraz za gorąco, tak, żebym kurtkę zdjął. To też dziwne o tyle, że tobie tylko. Adrenalina. No w sumie tak, no albo właśnie po prostu wytłumaczenie takie logiczne, albo kolejne niewytłumaczalne zjawisko, nie, to naciąganie już, uważam. Albo kurde woda, albo kruki słyszę, ale to jest nie... Tamci przecież też są, pamiętaj. Tak, trochę mnie teraz razi, bo będzie więcej, wiesz, można wytłumaczyć zwalając na nich jakieś takie dźwięki. To ja mam pomysł taki, wejdziemy tutaj na piętro, zrobimy sobie obchód po tym obiekcie, przejdziemy górą tam pod gołym niebem do tamtego obiektu i sobie zejdziemy na dół, do piwnic. No i już jesteśmy na tarasie, ale powiew wiatru od razu. Było ich tam sledzie, więc chyba nie musimy się przejmować, tak mi się wydaje. To przeszliby tak szybko? No, oczywiście. My idziemy powoli, pamiętaj. Przyjrzyj się, jaki wydeptany pentagram. Widzę właśnie. Ale dość świeże to jest, dziwne. Takie mam wrażenie. Ale zanim przejdziemy do podziemi, opowiem wam jeszcze jedną straszną legendę. Jedna z popularniejszych historii z tego miejsca mówi o pewnej zakonnicy. Ponoć po powrocie z misji z Afryki zachorowała na schizofrenię i w Zofiówce popełniła samobójstwo. Podobno po tym wydarzeniu jej duch zaczął nawiedzać swój dawny pokój, w którym strącała obrazy ze ścian. Co zastanawiające, strącała te, które sama namalowała. To słuchajcie, widzowie, finał. Podziemia. Ale jaka mgła, jak w Forcie VII prawie, że... No, podziemia, wilgoć. Co to było? Co to było? Co? Świeciu, ej! Miałem wrażenie... Jakby ktoś jęknął? Ja też przed chwilą. Chodźmy. Dziwnie trochę. Albo pogłos. Albo coś. Serio dziwnego. Ciekawe, że teraz samo kogoś widzicie. O, mój kark. Pstryknął w ruchu. To było creepy. Tym bardziej, że ja się odwracam, a tam coś leży na ziemi. Parze wodnej nie widziałem tego, no to jakieś ogóle opony, których ja nie widziałem, jak szliśmy. Postanowiliśmy jeszcze raz się przejść tym tunelem, lecz tym razem w trybie noktowizji. Może w niej będzie widoczne coś, czego my nie zobaczymy ludzkim okiem.
zauważyłeś coś nadzwyczajnego w noktowizji albo w ciągu całego filmu, to daj koniecznie znać w komentarzu. My w tym miejscu kończymy tą mroczną podróż. Zostaw teraz subika i widzimy się w poprzednim filmie. Do zobaczenia.